Dzisiaj mamy piknik rodzinny organizowany przez Fundację Virako Szczęśliwe Podwórka. Fundacja prowadzi świetlicę i dzisiaj gościmy tutaj na terenie też placu zabaw, z którego korzysta przedszkole, gdzie my się mieścimy, wynajmujemy pomieszczenia. Gościmy rodziny i podopiecznych, którzy do tej świetlicy przychodzą. Ja pracuję w świetlicy niedługo, bo 3 lata, tak więc moje doświadczenia są na pewno trochę mniejsze niż koleżanek, ponieważ ja całe swoje życie pracowałam w szkole jako nauczyciel matematyki, więc to jest dla mnie rewolucyjna zmiana, ponieważ myślę, że najważniejsza rzecz, jaka tu się dzieje, to jest to, że nawiązujemy z dzieciakiem relacje, że on zawsze, nawet jeśli już nie jest podopiecznym typowym świetlicy, tak, czyli nie przychodzi tu na co dzień, to jednak utrzymuje z nami kontakt, wie, że zawsze może przyjść, że dostanie wsparcie, że będzie wysłuchany, że nie będzie oceniony przede wszystkim. Także jakieś, wydaje mi się, że dzieciaki odbudowują tutaj zaufanie do dorosłych, jakie często tracą w swoim środowisku. I też mają taką możliwość nawiązania dobrej relacji z dorosłym, tak, który go pomoże mu, nie oceni, oczywiście nazwie to, co jest złe, tak, wymaga jakiejś poprawy, natomiast nie zostanie oceniony przede wszystkim, nie zostanie odrzucony. Dzieciaki są w wieku najmłodszy ma 8 lat, a najstarszy 18. Na co dzień jest stały plan taki działania. Zaczynamy od tego, że dzieci się schodzą, jest to czas takiej integracji dla dzieciaków. Mogą pograć, mogą się pobawić, mogą chwilę odpocząć, mogą też porozmawiać z dorosłym. Potem jest czas obowiązkowy odrabiania lekcji dla wszystkich. Później mamy posiłek, a po posiłku dzieciaki mają zapewnione różne zajęcia dodatkowe, takie rozwijające zainteresowania. Są to m.in. zajęcia takie cyrkowe, akrobatyczne, co dzisiaj dzieciaki też pokażą, zajęcia taneczne, ale też zajęcia plastyczne, muzyczne, no wiele różnych rzeczy. No nasz typowy dzień wygląda tak, że spotykamy się, dzieciaki przychodzą prosto po lekcjach, mają chwilę dla siebie, wtedy gramy, rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, no takie zwyczajne, tak, rozmowy z dzieciakami, jak się rozmawia z nimi w domu. Potem jest czas odrabiania lekcji, nadrabiania zaległości, a potem są zajęcia już w grupach wiekowych albo takie tematyczne zajęcia, tak, czyli jak to są zajęcia socjoterapeutyczne, to dzielimy dzieciaków ze względu na wiek, tak, albo zajęcia tematyczne, czyli plastyczne, cyrkowe, ceramiczne, w zależności od tego, jakie mamy możliwości, tak i od danych też potrzeb. Były zajęcia muzyczne, bo dzieciaki były tym bardzo zainteresowane. I na koniec każdego dnia mamy społeczność, czyli spotykamy się, podsumowujemy każdy dzień, gadamy o tym, co się wydarzyło, co dobrego, jakieś konflikty, jeśli powstały, trzeba rozwiązać. Oprócz tego taką ważną dziedziną działania świetlicy jest pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna, zarówno dzieciom, ale też ich rodzicom. Odbudowują też swoje zaufanie do dorosłych, też nabierają, oczywiście też nadrabiają swoje braki w szkole, także są promowani, że odnoszą sukcesy, że mogą się pokazać, zatańczyć, wystąpić. Część tych dzieciaków w ogóle w szkole nie ma możliwości pokazania swoich talentów, umiejętności, a tutaj jest taka możliwość, że każdy może też jakoś zostać dowartościowany, też może odbudować swoje poczucie własnej wartości. Jest tak, że w placówce są 3 zatrudnione osoby na stałe. Oprócz tego współpracujemy z zatrudnionymi na umowę zlecenie osobami, które prowadzą zajęcia dodatkowe. Same też te zajęcia prowadzimy, ale też jest 2 psychoterapeutów i psychologów, którzy z nami współpracują. I oprócz tego pomaga nam 3 wolontariuszy, 1 pani, która jest na emeryturze, pan, który też już jest na emeryturze i ksiądz, który tutaj przy tej parafii pracował.